Hans Nielsen. Proszę Państwa, oprócz Hansa Nielsena wystąpią w zespole gospodarzy Zenon Kasprzak. Oraz w zespole Apatora Jacek Krzyżaniak i Mirosław Kowalik wystartują do biegu 12. Hans Nielsen pojedzie tym razem w kasku niebieskim. Jego partner z Polonii, Zenon Kasprzak, w kasku czerwonym. Natomiast w drużynie z Torunia w kasku białym Mirosław Kowalik i w kasku żółtym Jacek Krzyżaniak. Na pewno doświadczony zespół gości nie zrezygnuje z odniesienia zwycięstwa w tym meczu. Oto właśnie podjeżdżają kolejni zawodnicy do linii startu. Podjeżdża Jacek Krzyżaniak z numerem 5. Z numerem 2 Mirosław Kowalik właśnie wykopał sobie odpowiednio kolejne do szybkiego startu. Tak, to są wystane manewry przedstartowe zawodników. Mają pomóc w błyskawicznym ruszeniu spod taśmy do kolejnych wyścigów. W drugiej części meczu pola startowe są już tak zryte kołami motocykli, że naprawdę znalezienie odpowiedniej kolejny jest dużą sztuką. Niezwykle istotny kolejny wyścig. 12. bieg tego spotkania przy prowadzeniu 34 do 32 dla gospodarzy. Hans Nielsen oglądany właśnie wespół z Zenonem Kasprzakiem. Walczy o punkty przeciw parze Apatora Mirosław Kowalik i Jacek Krzyżaniak. 12. wyścig meczu inaugurującego rozgrywki Ekstraklasy na torze Towarzystwa Sportowego Polonia w Pile. Znów ożywiają się trybuny. Będzie minąć drugiego zawodnika gospodarzy. Zdają sobie sprawę zawodnicy Apatora, że wymyka im się w tym momencie zwycięstwo z rąk. Hans Nielsen i Zenon Kasprzak. Dwójka bardzo doświadczonych zawodników. Powinni stworzyć na to, że zaporę nie do przebycia dla zawodników Apatora. Tak jak chyba jakoś starają się ułożyć. Ogląda się teraz Nielsen, próbują tam tą lukę między dwoma zawodnikami gospodarzy. Wejść Jacek Krzyżaniak teraz po wewnętrznej z kolei atak Torunianina. I udało się wreszcie. Na drugim miejscu prowadzi Hans Nielsen, drugi Jacek Krzyżaniak. Na trzecią pozycję spada Zenon Kasprzak. Wicemistrz Polski Jacek Krzyżaniak zbliża się do Nielsena. Ale profesor z Oxfordu na prostej znów zwiększył przewagę. I zdecydowanie swobodnie jadąc prowadzi i zwycięża w tym wyścigu na drugim miejscu Jacek Krzyżaniak. I proszę Państwa, nieoczekiwanie w ostatniej chwili na trzecie miejsce wychodzi Mirosław Kowalik. Obserwując jazdę Zenona Kasprzaka w tym biegu, można było łatwo odnieść wrażenie, że temu zawodnikowi po prostu zabrakło kondycji na utrzymanie drugiej pozycji przez cztery okrążenia. Wystartowali zawodnicy zespołu Piły znakomicie. Rakietowy start Hansa Nielsena. Znakomicie złożył się w uchu również Zenon Kasprzak. Od lat wiadomo, że Zenon Kasprzak to raczej specjalista od jazdy na twardych torach, które nie wymagają tak dużej siły od zawodnika. Niestety dla niego pilski tor w dzisiejszym dniu jest bardzo przyczepny i nadający się do ścigania, jak widać, co powinno cieszyć wszystkich kibiców. A więc proszę Państwa, szczęście.